bardzo cieszę, że możemy gościć tutaj u nas dzisiaj pana Marcina Przybyły, dlatego, bo rzecz, którą stworzył, jest nadzwyczajna. Książka, której jest autorem, wtedy, kiedy ją czytałem, tak prawdę mówiąc, z wypiekami na twarzy, po raz pierwszy spowodowała, że zacząłem myśleć o tym, o czym powinniśmy wszyscy wiedzieć. To jest... zacząłem myśleć o naszej najdawniejszej historii. Rzadko się mówi o niej, dlatego, bo najczęściej mówimy o tym, co było nas najbliżej. Ale Marcin Przybył napisał książkę wyjątkową również dlatego, że to chyba pierwsza tego rodzaju praca, która po pierwsze może być przeczytana przez każdego, niekoniecznie tylko specjalistę, a po drugie to jest praca, która dotyczy Maszkowic. To jest miejsce wyjątkowe, bo najczęściej, jak dzisiaj pada nazwa Maszkowice, to pan wójt w gminie Łącko jest od razu wystraszony, że kolejna ekipa telewizyjna przyjedzie i będzie pytać o tym, co z Romami w Maszkowicach. A dzisiaj Maszkowice po tej książce, po tej wyjątkowej książce mają szansę być postrzegane trochę inaczej. No i pan wójt Jan Dziedzina w Łącku może być trochę w związku z tym spokojniejszy, bo będzie przyjmował innych gości. Ja chciałbym zadać panu pierwsze pytanie, takie nietypowe, dotyczące Kotliny Sądeckiej. Rozmowa będzie bardzo krótka, ale to pytanie dotyczące Kotliny Sądeckiej to jest pytanie o to, o wyjątkowość tego miejsca. Bo szanowni państwo, jeżeli spojrzymy na mapę Kotliny Sądeckiej, to 40% miejscowości, które dzisiaj funkcjonują w Kotlinie Sądeckiej, istniało w Kotlinie Sądeckiej już na początku XIV wieku. 40% wszystkich miejscowości kilkaset lat temu już tutaj istniało. A jeszcze wcześniej istniały takie nadzwyczajne miejsca jak Maszkowice, jak Marcinkowice, Naszacowice, Podegrodzie. No i jedna z tych miejscowości, Maszkowice, to jest miejscowość, którą zajmował się pan doktor. No to, panie doktorze, dlaczego Maszkowice? Dlaczego pan nie pojechał, nie wiem, do Górali, czyli na Podhale, tylko przyjechał pan do nas, do Maszkowic? Znaczy, tak się składa, że te stanowiska, które położone są nad Dunajcem, są znane archeologiem już od dawna, bo ukrywisko w Maszkowicach zostało po raz pierwszy wpisane już na początku XX wieku przez krakowskiego archeologa Włodzimierza Demetrykiewicza. Później realizowano tutaj w latach 50., 60., 70. prace wychowalistwo, więc ogólnie w literaturze naukowej, w świecie naukowym to miejsce było znane już od dawna. Myśmy zapamiętali, proszę pana, te Maszkowice przede wszystkim z innym, kojarzyliśmy Maszkowice, wszyscy, którzy nie mieszkają w Maszkowicach i w gminie Łącku u pana wójta Dziedziny, kojarzyliśmy Maszkowice z Zyndramem z Maszkowic, który pod Grunwaldem był jednym z ważniejszych polskich rycerzy. Czy może pan powiedzieć, dlaczego to, czym pan się zajmował, było trochę ważniejsze, albo nieważniejsze, albo dużo ważniejsze od tego Zyndrama? Trudno powiedzieć, czy ważniejsze, to też zupełnie innych czasów, czasów znacznie wcześniejszych. Tutaj, żeby może państwu to zobrazować, jakoś wielokrotnie pojawiał się tutaj temat odzyskania niepodległości, więc mówimy o historii, no jednak dla nas mimo wszystko już dość odległe, jako żyjących ludzi obecnych w XXI wieku, ale sięgających wstecz zaledwie około 4 ludzkich generacji, czyli w zasięgu cały czas jakby pamięci przekazywanej niejednokrotnie w rodzinach. Natomiast to miejsce, na którym my prowadzimy badania wychowalistwa, było zamieszkane jakieś 100 kilkadziesiąt ludzkich generacji temu, 3700 lat temu, a więc to jest zupełnie inna płaszczyzna czasu, pod wieloma względami znacznie bardziej dla nas lakoniczna. Są to czasy, na których nie dysponujemy żadnymi danymi pisanymi. Pierwsze źródła pisane w Europie pojawiają się, czy odnoszące się do Europejczyków, pojawiają się około roku 1400 przed naszą erą. My mamy tutaj rok około 1700 przed naszą erą. Czyli wyprzedzamy pierwsze jakiekolwiek zmianki w ludach europejskich. To co takiego jest w tym miejscu, że zdecydował się pan tam pojechać i pracować? Więc tak, od momentu, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Maszkowicami, przygotowując doktorat, jakieś 10 lat temu albo więcej, to miejsce wydawało się być szczególnie interesujące.
które nie wpisują się w tą tradycję, którą możemy uznać za lokalną, za właściwą dla, powiedzmy sobie, tubylczej ludności żyjącej wówczas na ziemi sądeckiej, tylko miały, są zabytki, które mają obcy charakter, które podobne są do takich znalezisk, które znamy z terenu leżących dalej na południu. I to była jako pierwsza taka inspiracja, żeby w 2010 roku rozpocząć bardzo ostrożnie nowe prace wykopaliskowe na Górze Syndrama. Te badania były kontynuowane z roku na rok również z tej przyczyny, że przynosiły cały czas te nowe, bardzo interesujące i nieoczekiwane odkrycia, aż wreszcie w 2015 roku natrafiliśmy na coś, co oczywiście było sensacją w tym czasie, mianowicie na pozostałości zniesionego z kamienia muru obronnego, który jest najstarszym w Polsce, jednym z najstarszych w Europie poza basenem Morza Śródziemnego przykładem kamiennej architektury obronnej. To jest coś rzeczywiście absolutnie wyjątkowego w tym czasie dla terenów europejskich poza basenem Morza Śródziemnego. Nie znamy równie wczesnego przykładu z całej Europy poza terenami Grecji tego typu konstrukcji. Żeby uzmysłowić nam wszystkim to, co, o czym mówi pan Marcin, to warto pamiętać o jednym. Jest całe mnóstwo drewna, jest mnóstwo ziemi, a goście przybyli do Maszkowic, budują swoje założenie w oparciu o kamienie, które muszą transportować z nadrzędu. Nie w oparciu o drzewo, nie w oparciu o ziemię. Dlaczego oni tak zrobili? Więc to jest dość zagadkowa sprawa i wydaje się, że jedno wytłumaczenie powinno brzmieć tak, że to był sposób, w jaki oni byli przyzwyczajeni budować. Znaczy, taki mieli nawyk, nauczyli się budować z kamienia i elementem ich tożsamości było budowanie właśnie takich monumentalnych konstrukcji kamiennych. To pozwala nam jednocześnie szukać miejsca, skąd ci ludzie mogli przybyć, poprzez śledzenie tego, jak ta architektura kamienna wygląda. I okazuje się, że budowle zniesione dokładnie w taki sam sposób, z takim samym sposobem obrabiania kamieni, formowania muru z pewnymi takimi drugorzędnymi cechami, jak wykorzystywania na przykład płyt kamiennych jako okładzin, znajdujemy w tym samym dokładnie czasie w innej części Europy, mianowicie na Adriatyckim Wybrzeżu, na Dalmatyńskim Wybrzeżu Morza Adriatyckiego oraz na terenie Grecji, gdzie zaczyna się tak zwana kultura mykeńska. Biorąc pod uwagę również inne przesłanki związane z tym, jak wygląda cała ruchowa kultura, głównie sposób wykonywania ceramiki przez tych ludzi, możemy obecnie dość wiarygodnie przypuszczać, że osadę na Maszkowicach założyła grupa ludzi przybyłych właściwie z dalekiego południa Europy, z terenu Półwyspu Bałkańskiego, która w tym miejscu była całkowicie obca, bo tereny kopii sądeckiej były w tym czasie już zamieszkane przez taką, powiedzmy sobie, rdzenną małopolską ludność, która żyła w inny sposób, wykonywała przedmioty, to co my głównie znamy, czyli ceramikę, w inny zupełnie sposób, między innymi śladem osiedla takiej właśnie tubylczej ludności, ślad osiedla takiej właśnie tubylczej ludności odkryto w Marcinkowicach, w której się znajdujemy. To jest jedno z najlepiej rozpoznanych, tu znajduje się jedno z najlepiej rozpoznanych archeologicznie stanowisk z tego samego okresu, co osada w Marcinkowicach, z tym, że należącego do miejscowej ludności, nie do tych przybyszy z południa. A gdybyśmy wrócili na chwilę do Marcinkowic, powiedział pan tak, nie ma źródeł pisanych, no to na podstawie, jeżeli nie piszą, to na podstawie czego pan konstruuje cały ten obraz tego wyjątkowego miejsca? Na podstawie czego? To jest oczywiście kwestia bardzo drobiazgowego w terenie i później na etapie studiów nad zabytkami. My w trakcie jednego sezonu badań wykopańskowych spędzamy w terenie miesiąc lub dwa, lipiec, sierpień, wtedy, kiedy warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu prac polowych w terenie. Pozyskujemy kilka do 10 000 zabytków. Głównie są to fragmenty ceramiki, przedmioty wykonane z kamienia, ozdoby, elementy uzbrojenia. Później każdy z tych zabytków jest bardzo pieczołowicie analizowany, wprowadzany do nich baz danych, dokumentowany, rysowany. Szukamy podobnych znalezisk, próbujemy w oparciu o położenie tych przedmiotów, ich kontekst relacji do innych zabytków, do struktur, które widzimy w ziemi, próbujemy zrekonstruować, jak to miejsce wyglądało, w jaki sposób wyglądało życie tych ludzi, jak wyglądała ich gospodarka. Tutaj też posiłkujemy się oczywiście pomocą ze strony kolegów, którzy z nami współpracują, specjalistów badających kości zwierzęce, zajmujących się pozostałościami roślinnymi, które odkrywamy w trakcie prac wykopaliskowych. To wszystko pozwala nam stworzyć taki bardzo barwny, bogaty obraz życia codziennego tych ludzi sprzed ponad 3 000 lat. No to jak potraficie tak dokładnie stwierdzić, co oni robili, to skąd oni się tu wzięli? Znaczy, jaka była przyczyna ich przybycia, tak? Więc tutaj można
żeby to wyjaśnić, spojrzeć na szerszy kontekst historyczny, który wiemy dzięki badaniom archeologicznym realizowanym na terenie całej Europy, no, taki naukowy sposób od początku XIX stulecia. I czas, kiedy powstaje osada w Łaszkowicach, czyli około roku 1750 przed naszą erą, to jest dość wyjątkowy okres. Mianowicie w tym samym przedziale czasu po raz pierwszy na terenach Morza Śródziemnego pojawia się Puszczy Bałtycki, co świadczy o tym, że wówczas formowało się coś, co później nazwano szlakiem bursztynowym. W tym okresie obserwujemy pojawienie się śladów takich dalekich kontaktów pomiędzy skorzystami zamieszkającymi bardzo odległe partie Europy, pomiędzy mieszkańcami Wysp Brytyjskich i Skandynawii, a terenami dzisiejszej Unii i Węgier, czy też pomiędzy obszarami Półwyspu Bałkańskiego, a obszarami dzisiejszej Europy Środkowej. A więc pojawia się coś, co nie miało wcześniej miejsca, bardzo wiele wyizolowanych, żyjących dotąd w posłupieniu populacji, zaczyna się ze sobą komunikować i powstają takie, powiedzmy sobie, szlaki tranzytowe, coś, co jest odpowiednikiem dzisiejszych autostrad przecinających Europę. I właśnie jeden z takich szlaków tranzytowych przebiegał przez Karpaty, najprawdopodobniej Doliną Dunajca, przez Kotlinę Wąską i Kotlinę Sądecką, biegnąc dalej na południe w kierunku Słowackiego Spisza, jeszcze dalej w stronę Dunaju i terenu dzisiejszej Grecji. I właśnie w takim bardzo ważnym, kluczowym miejscu, pozwalającym na kontrolę tego szlaku tranzytowego, została założona osada w Maszkowicach. Możemy sądzić, to jest oczywiście spekulacja, bazująca jak gdyby na tym ogólnym obrazie, na tym, co wiemy o tym stanowisku archeologicznym, że twórcy tej osady po prostu chcieli kontrolować bardzo ważne przejście przez Karpaty, po to, żeby czerpać pewne profity z dóbr, które wędrowały z północy na południe Europy i w przeciwnym kierunku. No to jeżeli oni tu byli, jeżeli kontrolowali handel, czyli jednym słowem, jeżeli dzierżyli władzę, to dlaczego nagle zniknęli? To jest kolejna zagadka. Ta osada, to miejsce, ta warownia zamieszkana była przez około 200 lat, po czym w dość gwałtowny sposób zostaje opuszczona. My wiemy o tym, że dwukrotnie ta forteca przeszła dość trudny moment. Mamy ślady pożaru, który strawił dużą część osady. Być może ślady jakichś konfliktów o charakterze militarnym w postaci krzemiennych grotów strzał, które zostały odkryte w destrukcie muru. Ale te katastrofy nie doprowadziły na pewno do tego, że to miejsce było opuszczone. Wydaje się, że sam moment końcowy miał spokojny przebieg, że ludzie po prostu spakowali swoje rzeczy, wyczyścili teren osiedla i odeszli. Trudno powiedzieć, gdzie. Tutaj znów możemy sądzić, że ma to związek z wydarzeniami o bardziej globalnym charakterze. Mianowicie około roku 1500 przed naszą erą, kiedy ta osada się, kiedy zamieszkanie tej osady dobiega swojego końca, obserwujemy wyraźny kryzys osadniczy, który dotyka tereny dzisiejszych Węgier i zachodniej Rumunii. Wydaje się, że to byli bezpośredni partnerzy, kontrahenci handlowi mieszkańców wczesnych Maszkowic, że jakby koniec tych ośrodków leżących na południu od Karpat spowodował, że doszło do przerwania tego szlaku komunikacyjnego idącego z południa na północ Europy i w efekcie mieszkańcy osadnego przedmiotu stracili swoją rację bytu. Ale na tej samej zasadzie, jak powiedziałeś, że spakowali się i odeszli, można przyjąć, że wtopili się w społeczność, która tutaj funkcjonowała. Tak, tego oczywiście nie można wykluczyć, jakkolwiek samo miejsce Góra Cedrana nie było zamieszkane już później przez następne pół tysiąca lat. Potem obserwujemy krótkotrwały powrót ludzi w to miejsce, aż do mniej więcej roku zerowego, do początku naszej ery. Po czym Góra Cedrana jest już na bardzo długi czas niezamieszkana, aż w XIII wieku z inicjatywy Kalesa i Starym Sączu zostają założone współczesne Maszkowice. Czyli trudno jest nam wykazać ciągłość zasiedlenia tego miejsca. Raczej mamy do czynienia z szeregiem epizodów. Oczywiście ludzie złej wiary będą powtarzali, że oni uciekli, ale ludzie wierzący, tak jak my, będą mówili, że naszymi przodkami byli właśnie ci, którzy przyszli z południa, ze starożytnej Grecji, z kulturą, z kawiarkiem o świat i dzięki temu my jesteśmy troszkę lepsi. Ale to chciałbym jeszcze zapytać o coś, co w rozmowach z ludźmi zajmującymi się archeologią jest na pewno niezwykle ciekawe, to znaczy na szacownicę. Na czym polega wyjątkowość na szacownicy? Gdyby pan, chociaż pan się tym nie zajmuje, ale jako archeolog, jak pan chciałby powiedzieć, na szacownicy są wyjątkowe, to z jakiego powodu? Znaczy,
Oczywiście, jak pan zauważył, nie jestem kompetentny, żeby się na ten temat opowiadać. Też nie jest to moje pole badawcze. Nasze sekcje są o wiele późniejsze niż osada na Szkolnicach. Jest to miejsce, które było zamieszkane w okresie plemiennym, czyli tuż przed powstaniem państwa polskiego, więc mówimy o stuleciu X, nieco wcześniej naszej ery. Dlaczego są wyjątkowe? Ze względu na rozmiary. To jest ogromnych rozmiarów grodzisko z wieloczłonowymi fortyfikacjami wzniesionymi z ziemi i drewna, które są do dzisiaj świetnie widoczne, więc można w to miejsce pojechać, obejrzeć sobie, jak pozostałości tego grodu wyglądają. A jednocześnie wizyta w tym miejscu jest też, czy daje też pewien wgląd w to, jakie było znaczenie tego grodu. To jest po prostu kapitalne miejsce z punktu widzenia strategicznej kontroli Doliny Dunajca. A więc przyczyny w gruncie rzeczy, które podobne jak te, które leżały za powstaniem warowni na Górze Zdrowia w Maszkowicach. Kontrola terytorium, zajęcie najlepszego strategicznego punktu po to, żeby pilnować bardzo ważnej drogi handlowej i zapewne taką rolę tego odpełnił. Czy wyjątkowość to również wielkość tego założenia, tych murów? Tak, tak. Rzeczywiście rozmiary są szczególne w tym horyzoncie grodów sprzed powstania państwa polskiego z okresu plemiennego. One zresztą uległo zniszczeniu, jak bardzo wiele innych podobnych ośrodków, choćby stradów w Małopolsce, właśnie w okresie tych podbojów, które doprowadziły do powstania państwa pierwszych miast. Ja chciałbym, podsumowując tą rozmowę, bo ona miała być bardzo krótka, podkreślić coś, co jest czymś zupełnie wyjątkowym. Zawsze wtedy, jak pada takie pytanie, wokół czego powinniśmy pokazywać nasz region? Co powinno być dla Kotliny Sądeckiej takim elementem, który stanowić powinien oś opowieści o tych niezwykłych ludziach i tym niezwykłym miejscu? To historia tych dwóch miejsc, historia Góry Zebrama i historia nasza Sobic jest najbardziej pouczająca. Musimy ją po prostu tylko częściej pokazywać, częściej o niej mówić, bo przecież nasza Sobice to na ziemiach Polski drugie co do wielkości odkrycie, drugie co do wielkości założenie osadnicze. Dużo większe niż szereg innych, o których jest głośno, na przykład biskupi. Dużo większe. Trudno to sobie wyobrazić, że ci, którzy byli tu przed nami, byli aż tak mocni, aż tak ważni, aż tak przedsiębiorczy. Ja bardzo, bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę. Myślę tak, że to będzie taki przyczynek do tego, żebyście państwo zerknęli do tej książki, która ukazała się nakładem zdeterminowanego pana wójta gminy Łącko Jana Dziedziny, bo on nie chciałby, żeby o Maszkowicach mówić tylko w kontekście Romów, ale również w kontekście tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Góra Zebrama. Ja również korzystając z okazji chciałem państwa serdecznie zaprosić do Góry Zebrama w Maszkowicach. My aż do ostatniego lata albo nasze wygody zasypywaliśmy, albo przekrywaliśmy prezenty, tak żeby do nich wrócić w kolejnym sezonie. Natomiast w tym roku udało się nam własnym sumtem, dużym nakładem pracy wykorzystać część tego czasu, który poświęcamy na prowadzenie badań terenowych, na wykonanie wstępnej restauracji tego, co odsłaniamy. A więc póki co można zobaczyć kilkudziesięciometrowej długości odcinek tego muru z wczesnej epoki brązu, tego, który ma właśnie 3700 lat, w takiej postaci, w jakiej jest zachowany, z gigantycznymi metrowej długości kamieniami tworzącymi jego lico zewnętrzne. Można zobaczyć przede wszystkim również bramę wschodnią, odkrytą przez nas w 2015 roku, z fantastycznym przejściem, które było pierwotnie dekorowane 6 stelami kamiennymi, czyli takimi kredowo ustawionymi kamieniami, którą, korzystając z oryginalnego materiału, czyli z tego, co zawaliło się jakby w dół w tym miejscu i spadło niżej w dół stopu, odbudowaliśmy przynajmniej częściowo, znaczy ona jest teraz odbudowana do wysokości około 1,70 m, jeżeli chodzi o wysokość muru pierwotny, bo miał około 3 m wysokości, ale tak czy owak daje to pewne wyobrażenie o tym, jak ta konstrukcja pierwotna wyglądała. To jest kilka metrów dosłownie tego muru odbudowanego, ale daje na pewno dobre wyobrażenie, jak pierwotnie to całe założenie mogło się przedstawiać. Także póki co na Górze Zebrama już znajduje się rodzaj rezerwatu archeologicznego, który można w ciągu całego roku oglądać i właśnie wyrobić sobie pewne wyobrażenie o tym, jak mu się przedstawia życie we wczesnej epoce brązu. Ponieważ nic
nie dzieje się bez przypadku, to ponieważ mamy panią Martę Mordarską, która jest teraz szefową klubu rządzącego Małopolską w sejmiku wojewódzkim, to ja chciałbym powiedzieć tak. Szanowni Państwo, ja widziałem niedaleko, w Jaśle, takie muzeum, które zostało założone w miejscowości Trzcinica. To jest muzeum powstałe na miejscu osady, która była budowana mniej więcej w takim okresie jak nasza Góra Maszkowice, tylko że w sposób charakterystyczny dla ludów, którzy mieszkają tu na terenie, którzy mieszkali na terenie Karpat. To muzeum jest dzisiaj jednym z najważniejszych, albo najważniejszym elementem promocyjnym miasta Jasło. Jeżeli udałoby się, a pani radna miała taką ideę, aby wesprzeć na pewno starania wojewody i Boże, starania starosty i wójta gminy Łącko o to, żeby przeprowadzić renowację tego miejsca i na tyle, na ile to jest możliwe, pokazać unikalność tego założenia, to bylibyśmy przecież ogromnie szczęśliwi i pewnie organizowalibyśmy wycieczki dla młodzieży szkolnej, żeby mogły te dzieciaki zobaczyć, jak w wyjątkowym miejscu mieszkają. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.